Mówi się Jacek Sobolewicz na wszystkich mediach. Jest środa, 29 marca, 21.19 jest u mnie. Plus 4, proszę Państwa, za oknem. Plus 4. +7 964 253 507 964 253. Dzisiaj nie będzie Kożuszka. Ja potem powiem, co będzie w to miejsce. Spokojnie, nerwowo. Na dobry początek może się najpierw zajmiemy pewnym dwugłosem na temat reformy sądownictwa. Donald Tusk zapowiada, że po tych wygranych wyborach przez Platformę nie będzie rewolucji. Natomiast pani poseł Kinga Gajewska mówi wręcz przeciwnie, że będzie taka rewolucja, że tam kamień na kamieniu nie zostanie. Uwaga Telekino, bardzo uprzejmie, proszę pokażcie, jak brzmią te zapowiedzi Tuska i pani poseł Gajewskiej. Wprost pańskie pytanie dotyczyło już samego wymiaru sprawiedliwości. Ja chcę wam powiedzieć, że ja patrzę na to realistycznie i dlatego od dłuższego czasu przygotowujemy z prawnikami takie kroki, które pozwolą przywrócić pewne standardy i pryncypia prawne sprzed tych pisowskich zamachów, bez konieczności pisania nowych ustaw. Akurat osobą, z którą spędzam czas codziennie, czyli mój mąż Arkadiusz Myrcha, jest posłem, który zajmuje się właśnie sprawiedliwością i prawem, działa w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. I to, co będzie się działo w polskim sądownictwie po wygranych wyborach, no muszę powiedzieć, że będzie rewolucją i tutaj na wiele, będzie miało to wiele odsłon. No właśnie, więc tak mówi Tusk, tak mówi pani poseł Gajewska, a Szymon mówi, my dojdziemy do tego, co mówi Szymon, w sprawie tego, że tam jest taki dwugłos i czy to jest szum w przekazie, to ja sobie myślę, że nie. Naprawdę nie. Przecież nikt nie traktuje poważnie tego, co oni tam opowiadają. Nikt nie przywiązuje do tego żadnej wagi. Szczególnie te lemingi. To nie ma kompletnie dla nich żadnego znaczenia. Lemingi same z siebie mają tak, że tych kropek nigdy nie łączą, a poza tym już tyle było dowodów na to, że to naprawdę to, co oni opowiadają przed tymi wyborami, mówi o Platformie. Spokojnie, mówię o Platformie. Że to, co oni opowiadają przed tymi wyborami, to potem jest, no, i ta rewolucja, którą zrobiło PiS, to ona między innymi właśnie na tym polegała, że a ci nagle się wyrywali i zaczęli dotrzymywać tych obietnic. To jest nie do wytrzymania. Proszę Państwa, dzisiaj jest środa, w związku z tym, że jest środa, na pewno Państwa bardzo zainteresuje opinia pani profesor Magdaleny Środy na temat konieczności startu totalnej, przepraszam, demokratycznej opozycji z jednej listy. Co napisała dla wyborczej pani profesor Magdalena Środa? Napisała tak. Hołownia, Kosiniak-Kamysz i Zandberg będą mieli krew na rękach, jeśli nie ograniczą swoich narcystycznych ego i nie przygotują swoich kandydatów na wspólną listę opozycji. Dla nieprzejednanych narcyzów to strasznie trudne zadanie pokonać samego siebie w imię dobra wspólnego. Wszelako ani ideologiczna oryginalność, ani prywatne ambicje nie są warte straconej szansy w najbliższych wyborach. Klejem opozycji powinna być obrona wartości gruntowych. Tusk jest w tym kontekście ważny, bo na razie robi dla nich najwięcej. Tak uważa pani profesor Magdalena Środa. No tak, szczególnie w kontekście tych ostatnich wypowiedzi Jerzego Roya na temat tego, kto jest katolikiem, a kto nie i jak głosują katolicy, ci prawdziwi. No to to są te gruntowe wartości. Proszę Państwa, no ma być jeden Führer, jedna lista i Ruhe, a jak się któremuś tam nie podoba, to raus, bo taki ma być porządek. Poseł Artur Dziambor, ja pamiętam o tym, że mówiłem, że Szymon mówi. Tak, tak, wrócimy do tego spokojnie. Poseł Artur Dziambor, który razem z posłami Sośnierzem i z Kuleszą tworzą teraz w Sejmie koło wolnościowcy, był dzisiaj rano gościem Radia Plus. No i był pytany o powody
takiego wzrostu w sondażach tej jego byłej partii, czyli Konfederacji. Wiadomo było, że emocje wokół prorosyjskości niektórych posłów Konfederacji nie będą już tak duże, powiedział Dziambor. Po drugie, Donald Tusk przebija się z PiS na programy socjalne, a wolnorynkowy elektorat głosuje na Konfederację. Kolejna rzecz to schowanie do szafy albo zamrażarki Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna. Ciekawe, czy jak ich odmrożą po wyborach, to na przykład któryś będzie umiał szydełkować. Prowadzący tę poranną rozmowę w Radio Plus, pan redaktor Jacek Prusinowski, dopytywał Dziambora, czy jego zdaniem Konfederacja to jest dzisiaj partia prorosyjska. Jeżeli próbowałem robić wszystko, żeby Konfederacja nie miała prorosyjskiego przekazu i przegrałem tę bitwę, to wniosek nasuwa się sam. Sugerowałem to od początku. Jeśli nie powstrzymujemy nastrojów prorosyjskich wewnątrz, to stajemy się skrajnością. Nie zgadzałem się na taki przekaz, tak mówi Dziambor. W rozmowie z portalem Do Rzeczy Dziambor powiedział, że w tej jego byłej partii, czyli w Konfederacji, wygrała linia Brauna i Korwina. Nie popierałem dwuznaczności w przekazach dotyczących wojny na Ukrainie. Od samego początku postawiłem się po jednej stronie. Uważam, że Ukraina jest ofiarą, a Rosja agresorem. I dla mnie nie ma tu drugiego dna. Żyliśmy w czasach pokoju i spokoju, czasach, które można uznać za najlepsze w historii, a dziś mamy czasy, w których nie wiemy, czy rosyjskie czołgi mogą do nas dojechać, czy nie. W momencie, gdy czołowi politycy Konfederacji pozwalali sobie, lekko mówiąc, na wątpliwości co do tego faktu, mój przekaz był inny i musiałem na to reagować, gdyż nie chciałem być z tym kojarzony. I to zostało ocenione negatywnie. No jaki walenut? W Polsce zawsze istniał antysystemowy elektorat i zawsze byli ludzie, którzy głosowali na Tymińskiego, na Partię Przyjaciół Piwa, na Palikota, na Kukiza. No i myślę sobie, że taki właśnie elektorat głosuje na te konfederacje. To znaczy deklaruje w sondażach, że będzie głosował tak na te konfederacje. No zobaczymy, jak to będzie. Tylko że to jest jedna rzecz bardzo niebezpieczna, bo w przypadku tej konfederacji to my mamy do czynienia wprost z ruską agenturą, a mamy wojnę u naszych granic. I to jest bardzo niebezpieczne, bo tak się możemy bawić, że tam a Dziambor na to i tak dalej, i tak dalej. A Szymon mówi, no właśnie, uwaga, Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrałoby wybory parlamentarne, gdyby się odbywały teraz, tak wynika z najnowszego sondażu Kantara, którego wyniki opublikowała Gazeta Wyborcza. Ten Kantar, ja cały czas to państwu powtarzam, że spokojnie, spokojnie, bo z tymi sondażami naprawdę proszę uważać. Ten Kantar to on przewidywał, że wybory wygra Trzaskowski, a nie Duda, wcześniej, że wybory wygra Komorowski, a nie Duda, no i tak dalej, i tak dalej. Różnica poparcia między partią rządzącą a koalicją obywatelską według Kantara wynosi teraz 8 punktów procentowych. To oznacza dużą zmianę, bo w sondażu Kantara z grudnia różnica między tymi ugrupowaniami wynosiła 4%, ale wtedy na pierwszym miejscu była Koalicja Obywatelska. Z najnowszego marcowego badania Kantar Public wynika, że chęć oddania głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego deklaruje 30% respondentów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie kierowane przez Donalda Tuska uzyskało w tym sondażu 22%. Pozostałe partie mają poparcie niższe niż 10%. No to jest kolejno tam Lewica 8%, Polska 25%, Szymona Hołowni 8% i Konfederacja 7%. Reszta ugrupowań, w tym PSL 4%, Kukiz 15% 3%, Agrounia 1%, Porozumienie 1%, nie przekroczyła 5-punktowego progu wyborczego. 15% respondentów nie wie, na jaką partię by mogło zagłosować. Gazeta Wyborcza zwraca uwagę, że PiS straciło od lutego 3 punkty procentowe, a Koalicja Obywatelska straciła od lutego aż 6 punktów procentowych. Oznacza to trwający od grudnia trend spadkowy dla ugrupowania Tuska. Pod koniec ubiegłego roku w sondażu Kantara Koalicja Obywatelska miała wynik o 4 punkty większy niż PiS. Bo 32 do 28. Wyborcza podaje też, że Lewica i Polska 2050 straciły od lutego po jednym punkcie. Natomiast zyskała Konfederacja, wzrost z 5 do 7.
zyskał PSL też o 2 punkty procentowe. 69% badanych deklaruje chęć udziału w wyborach, w tym 33% zdecydowanie, 11% jeszcze nie wie, czy odda swój głos. Sondaż był przeprowadzony w dniach 17-22 marca. Te wyniki sondażu skomentował na Twitterze szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski. PiS wygrało zimę, badanie Kantar rozkłada koło na deski. Naprawdę bardzo spokojnie z tymi skrajnymi sądami na ten temat, bo szczególnie jeżeli chodzi o ten Kantar, to podejrzewam, że to nie ma większego przełożenia na rzeczywistość. PiS uzyskałoby 37,89%, gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz. Tak z kolei wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych dla portalu stanpolityki.pl. Według badania poparcie dla PiS wzrosło. Co z Platformą? Tutaj jest trend przeciwny, tam maleje. W zestawieniu z sondażem robionym przez tę samą pracownię w lutym poparcie dla PiSu wzrosło o 3,19. Ogólnie na PiS chciałoby obecnie głosować 37,89. Na drugim miejscu jest Platforma z poparciem na poziomie 30,65 i ze stratą wynoszącą 3,26. Na trzeciej pozycji Konfederacja 9,96, czyli to jest mniej niż miała w lutym o 1,17. Dalsze miejsca Polska 25 otrzyma na Hołowni 8,44, wzrost o 1,11, Lewica 7,67, wzrost o 0,93, PSL 3,26, spadek o 0,47. No właśnie, a Szymon mówi, uwaga Telekino, pokażcie co na to wszystko mówi Szymon. Zaganiajcie nas dalej na jedną listę. Mówię tutaj do tych wszystkich świętych oburzonych, do tych wszystkich mediów, które kiedyś były mediami, a dzisiaj są tak naprawdę już no po prostu parafiami kościoła jednej listy, bo tak trzeba powiedzieć o już niektórych z nich wprost. Do tych wszystkich profesorów, którzy już dawno zostawili swoją jakąś bezstronność, tylko no są po prostu agitatorami politycznymi Platformy i już nie wiedzą, co mają zrobić, że już wychodzą z siebie, już wypowiadają takie głupoty, że te profesorskie tytuły, które stoją przed ich nazwiskami, krzyczą. To już jest ten poziom amoku. Jak skuteczna jest strategia zaganiania na jedną listę? Czy ja muszę coś mówić? Macie dowody. One są twarde. Platformie spada, nam wszystkim spada, bo ludzie mają dość tej kłótni, mają dość tego absurdalnego napięcia, chcieliby zobaczyć jakieś konkretne propozycje i konkretne rozwiązania i za chwilę cały ten projekt, jeżeli nie pójdziemy, nie opamiętamy się, jest gotów się wykrzaczyć. To wszystko, cała robota pójdzie w diabły, dlatego że komuś się wymyśliło, że tylko taki koncept, a nie inny. Kościół jednej listy, jak mówię, i na jego misjonarzy, parafie, gazetki parafialne, rekolekcje, akcje ewangelizacyjne. Będziemy oczywiście reagować z miłością, z czułością, bo intencje są dobre. Natomiast upór w wybieraniu złych rozwiązań, no nie musimy go podzielać i nie będziemy go podzielać, bo widzimy, że prowadzi do katastrofy. To widać, w sondażach widać. Platforma nie jest w stanie przebić 30% i spada. Nam wszystkim spada, bo przestało być to nadziei. Zaczęło być o jakichś kłótniach, o ciśnięciu. Nie tylko w sensie szalonej, że takiej rozbuchanej, ale po prostu niemądrej. Po prostu niemądrej, przekonującej, że ludzie to barany, których trzeba zagonić do dwóch zagród i wtedy będzie przynajmniej porządek na obejściu. No nie, ludzie to są ludzie i oni lubią chodzić tam, gdzie chcą, bo myślą, bo każdy z nas ma swoje doświadczenia. To nie ma kompletnie żadnego znaczenia, co mówi Szymon. To nie ma kompletnie żadnego znaczenia, co opowiada Tusk. To nie ma znaczenia, co tam wymyśla pani Kinga Gajewska. Tak samo nie ma znaczenia również ten sondaż Kantara i tak dalej. Nie dajmy się zwariować, róbmy swoje. Pan Andrzej ze Spółdzielni. Kłaniam się, panie Andrzej, dobry wieczór. Halo, ja nie słyszę pana Andrzeja. To do Telekina mówię, że nie słyszę, bo może państwo słyszą. Ja nie słyszę. Panie Andrzeju, halo, halo. Nie, nie ma pana. Nie ma pana Andrzeja albo coś się tam znowu nie udało. Halo? Nie, nie ma pana Andrzeja. Proszę państwa, no więc to jest tak, że ja to wszystko przytaczam, dlatego że
taki jest mój obowiązek, co powiedział Tusk, co to powiedziała Gajewska, a że ostatni sondaż to jest taki i tak dalej. Ale ja mam naprawdę ogromny szacunek do państwa i głęboko wierzę w to, że Polacy to jest mądry naród i państwo doskonale wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Jest pan Andrzej? Halo? Dobry wieczór? Ja nie słyszę, słuchajcie. Ja nie słyszę, bo oni mnie wywołują, że jest pan Andrzej, ale ja nie słyszę pana Andrzeja. Halo, halo? Słucham, ja o, mówię... Dobry wieczór, panie Andrzeju. Halo? No, proszę mówić. Proszę mówić, panie Andrzeju. Dobry wieczór, słychać pana. No mamy jakiś kłopot. Techniczny kłopot mamy. Halo, halo. Nie da rady, nie da rady. Nie, nie, ja nie słyszę pana Andrzeja. Przepraszam najmocniej ze względu na to, że to jest tak, że nawet nie mam szansy czytać z ruchu warg, to nie pogadamy. No. Może coś się w trakcie przerwy uda wam naprawić. Tak jeszcze zamykając ten temat tych wyborów, jak donosi portal Interia, Chyżyruj chce, żeby w wyborach do Sejmu wystartowali senatorowie Krzysztof Brejza i Bogdan Zdrojewski, to ma być to Wunderwaffe. Szef przywiązuje większą wagę do zwycięstwa w Sejmie, bo to trudniejsze niż Senat, tak powiedział anonimowy informator z Koalicji Obywatelskiej portalowi Interia. Zdrojewski ma otrzymać jedynkę we Wrocławiu, a Brejza jedynkę w Bydgoszczy. Niewykluczone, że w wyborach do Sejmu Tusk sięgnie również po Jerzego Fedorowicza. Nie chodzi jednak o senatora Jerzego Fedorowicza, tylko o jego syna, który jest obecnie radnym Sejmiku Małopolskiego. Dlaczego senatorowie wybierający się do Sejmu mają dostawać pierwsze miejsce na listach? Ktoś, kto jest senatorem i nie ma miejsca w pierwszej trójce, nie mówiąc o jedynce, nie chce przechodzić do Sejmu, bo w okręgach opanowanych dziś przez PO mandat jest murowany. Do tego łatwa kampania głównie w miastach. Kiedy walczysz o Sejm, ryzyko niepowodzenia jest nieporównywalnie większe, tak twierdzi jeden z ważnych polityków opozycji, oczywiście anonimowo. Kierunkowo ważne jest, że szef przywiązuje większą wagę do zwycięstwa w Sejmie, bo to trudniejsze niż Senat. Mobilizacja obejmuje wszystkie możliwe grupy z różnych miejsc politycznych. Mówi się o Bartku Arłukowiczu, Radku Sikorskim, Marcinie Bosackim, Bogdanie Zdrojewskim, Krzysztofie Brejzie. Nie jest wykluczony start Bogdana Klicha. Takie rozmowy się odbywają, ale decyzji jeszcze nie ma. Tak powiedział w rozmowie z Interią jeden z tych ważnych polityków, anonimowo tak powiedział, jeden z tych ważnych polityków Koalicji Obywatelskiej. Portal Interia wskazuje, że rozmowy dotyczące paktu senackiego toczą się w dobrej atmosferze, wydają się owocne. Opozycja liczy na 65 pewnych mandatów. Na razie pewnych kandydatów w opozycji w wyborach do Senatu ma być dwóch. Wadim Tyszkiewicz oraz Krzysztof Kwiatkowski. Senatorowie w tym Senacie, w tym rozdaniu niezależni. Ani jeden, ani drugi nie musi być zatwierdzony przez kierownictwo partyjne, do tego wszystkie ugrupowania zadeklarowały już, że ci dwaj dżentelmeni mogą sobie startować ze swoich okręgów. No to już wiedzą państwo, o co chodzi? Jaśniej się nie da go tłumaczyć. Bardzo im chodzi o Polskę. I o to, żeby ludziom się żyło lepiej, no i tak dalej, i tak dalej. Krótka przerwa. Może się uda podnieść ten telefon, to połączenie. Krótka przerwa, zaraz wracamy.